Są takie osoby, z którymi rozmawiamy tylko na ulicy. Kurtuazyjnie podejmujemy parę słów, parę zdań. Mamy też takich, których zapraszamy do naszego domu. Mówimy o sobie. Pan Bóg daje nam nieraz dar przyjaźni z kimś. Przyjaciel wie o nas dużo, nie musi wiedzieć wszystkiego, ale nawet gdy dowie się o nas trudne sprawy, trudne historie z naszego życia, nie pogardzi nami. Przyjaciel jest blisko naszej jaźni. Przyjaźń to dar. Pan Bóg w księdze Seracha mówi: przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Przyjaciel niech będzie jeden z tysiąca. A dzisiaj Bóg nazywa mnie przyjacielem i chce opowiedzieć o swojej miłości do mnie. Dał mi swojego syna, który za mnie umarł. Mogę do niego mówić: ojcze, kochany. Dał mi swoje słowo, daje mi siebie w sakramencie pojednania, który mnie podnosi i opatruje moje rany. Daje mi siebie w Eucharystii, pokarmie i mówi: co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Dlaczego nie jesteś szczęśliwy? Dlaczego twoje owoce są cierpkie? Czasami ludzie opowiadają mi różne historie. Proszę księdza, bo mamy problem z synem, a on nam nic nie mówił, że ma długi, nic nie opowiadał, co się dzieje. Czasami dzieci nie mówią o tym, jakie mają trudności, gdzie zamykają się w sobie i kiedy na przykład małżeństwo się rozpada, dopiero wtedy dzieci przychodzą do rodziców i mówią, co się wydarzyło. Ale nieraz jest tak, że ktoś mówi: a dlaczego mi nie powiedziałeś? Dlaczego nie prosiłeś o pomoc? Dlaczego nie szukałeś? I dzisiaj Pan Bóg nie chce, aby było takiej sytuacji w naszym życiu. Dlatego też mówi: przyjdź do mnie, rozmawiaj. Niejako to Bóg dzisiaj wychodzi i mówi: zobacz, dlaczego nie ma w tobie pokoju Bożego? Dlaczego nie ma w tobie radości? Co jeszcze mogę uczynić dla ciebie, abyś w pełni żył? Problem polega na tym, że czasami wybieramy życie poza Bogiem albo wybieramy Boga bardzo połowicznie. Święty Paweł dzisiaj przypomina nam w drugim czytaniu, że to Bóg może daje pełnię szczęścia. Mogę mieć pełną lotówkę, pieniądze na koncie i dzieci nie będą chorować i w domu i z wnukami wszystko będzie ok. Ale ten Boży pokój dokonuje się w intymnej, głębokiej zażyłości z Panem. Choć może być wojna, choć może być choroba, to nic. Najważniejsze, że jestem z Panem, to jest to całe bogactwo. Spróbujmy dzisiaj znaleźć taki czas, kiedy pobędziemy przed Panem, kiedy usłyszymy Jego głośne wołanie: co jeszcze mogę dla ciebie zrobić, abyś w pełni mi zaufał, abyś w pełni poszedł za mną, aby cieszyć się obecnością Pana. Do zobaczenia.